skupiamy się tylko i wyłącznie na tym etapie, a przypomnę, że tym etapem są badania nieinwazyjne na terenie tego znaleziska. W moim przekonaniu jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o wydobywaniu znaleziska. My oczekujemy przede wszystkim badań, które zweryfikują. Będziemy badać wykrywaczami metali, takie, które idą do 7 metrów głębokości, potrafią sprawdzić grunt. Będziemy badać magnetometrem i będziemy badać naszymi georadarami. Dowodem jednoznacznym może być tylko i wyłącznie dotarcie do tego pociągu i pan dobrze o tym wie tak samo jak ja. Natomiast jeżeli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, a w moim przypadku jest to przekonanie na poziomie ponad 99%, że istnieje taki pociąg.